Kutnowski Szpital Samorządowy otrzymał dziś dwa nowe respiratory. Przekazanie sprzętu nastąpiło w gmachu szpitala. Zorganizowana została konferencja prasowa z udziałem posła Tadeusza Woźniaka, członka zarządu województwa łódzkiego Roberta Baryły, członka zarządu powiatu kutnowskiego Jolanty Pietrusiak, dyrektora Kutnowskiego Szpitalu Samorządowego Andrzeja Pietruszki, a także przedstawicieli pionu medycznego Kutnowskiego Szpitala. Działania te mają być związane z zapowiedzianą na jesień tzw. drugą falą koronawirusa.